Witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić cały proces przygotowywania otworów okiennych do montażu szczelnego, łącznie z ustawieniem wysokości parapetu, tak żeby nam się parapet zlicował z blatem roboczym w kuchni. Tak więc zapraszam na materiał. Wygląda to następująco. Tutaj mam zaznaczony punkt 0, czyli te 24 cm od najwyższego punktu na chudziaku. I do tego mamy ustawione 100 cm wyżej. O, przeniesiony ten punkt 0. Tutaj mamy to 100 cm. Czyli docelowo miało być 100 cm, czyli 90. Tak. Czyli mniej więcej tutaj miał być parapet. Oj, słabo widać. Mniej więcej tutaj miał być parapet. Ale że stawiam okna na ciepłych parapetach, to zjechałem jeszcze 5 cm niżej. I tak zrobiłem we wszystkich otworach poza kuchnią. Kuchnię sobie jeszcze zostawiam do momentu przyjazdu pana od pomiaru okien. Wtedy sobie wspólnie zaznaczymy dokładnie co do centymetra wysokość tego parapetu, wysokość na jaką mam podmurować. Jestem już po pomiarach firmy od okien. Wszystko już jest jasne. Tutaj mamy okno kuchenne. Blat będzie zlicowany z parapetem. No i tak. Najpierw musimy sobie ustalić, jaka wysokość jest, jaką będziemy mieli wysokość blatu roboczego w kuchni. My mamy przyjęte 88 cm do góry blatów i automatycznie te 88 cm będzie spód okna, tak żeby nam blat wjechał pod ramę okienną. I tak jak widać, mamy 0 przeniesione, to już takie docelowe. I wychodzi nam 88 cm. O, nie wiem, czy ciężko będzie mi pokazać. Na tej kresce jest 88 cm. I teraz tak, zostawiamy 4 cm na blat. Tak jest najbezpieczniej, bo są różne grubości. Jeszcze nie wiemy, na jaki się zdecydujemy. Tak więc zostawiamy 4 cm na blat i do tego jeszcze no akurat ja mam, będziemy mieć montaż na profilach, poszerzeniach takich ciepłych profilach EMO. One mają 3 cm wysokości. Tak więc tutaj nam wchodzą z automatu dwa te profile i do tego ciepły parapet pod spód. Tak więc wychodzi łącznie 9 cm. Od dołu okna, od dołu futryny okiennej. I tutaj już mam przeniesiony, ustawiony laser. I do tej wysokości będziemy ścinać. Wycinamy sobie otwór okienny na tej wysokości. I cała reszta to już jest, będzie w kwestii firmy od okien, żeby równo posadzili całe okno. I dalej już będziemy pilnować przy wykończeniu, żeby nam posadzka doleciała do odpowiedniej wysokości, już uwzględniając okładzinę. I dalej przy projektowaniu i wykonywaniu mebli kuchennych. Tak więc ustawiam kamerkę i docinamy. No i tak jak widać, parę minut i otwór docięty na wymiar. Tu troszeczkę mi się zagłębiło, ale to nie ma problemu.
bo to i tak tutaj jeszcze pójdzie na to fiszy i wszystko od środka i z zewnątrz około 10-15 cm. Tutaj na to i tak jeszcze przyjdzie warstwa kleju. Tak więc ten dołeczek mały sobie wyrównam. No, dalej, tak jak widać, idealnie poziomica siedzi. Wszystko równiutko. Nigdzie nic nie odstaje. Wszystko w oczku. Poziom też został w oczku. Tak więc tak to wygląda. No i dalszy materiał będzie już z przygotowywania okien, tak typowo stricte pod szczelny montaż. To wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia.